Witam serdecznie, moi kochani. Jesteśmy już na żywo dzisiaj z panią Agatą Jurkowską. Ja tylko wspomnę, że jest założycielką grupy karniworów na Facebooku. Z tego głównie znana. Nie wiem, czy coś jeszcze, ale to właśnie o to zapytam, czy byś mogła coś o sobie powiedzieć. Tak, oczywiście. No, nazywam się Agata Jurkowska, jestem dietetykiem klinicznym, jestem także psychodietetykiem, bo coś takiego też skończyłam. I oprócz tego jestem także trenerem personalnym, czyli zajmuję się holistycznie człowiekiem. No i generalnie, jeśli chodzi o takie moje koniki, to na pewno zaliczyłabym też do tego chronobiologię, czyli tutaj nasz zegar biologiczny, jak my pracujemy w synchronizacji ze środowiskiem, czy ta synchronizacja występuje, czy nie. Także super. Tak pokrótce, to są takie główne dziedziny, w których działam. Aha, czyli dokładnie wiesz, o której masz iść spać i o której wstawać, tak? Zgodnie z naturą. Taki zegar biologiczny. Tak. Natomiast najważniejsze jest to, żebyśmy codziennie w tych samych godzinach chodzili spać, w tych samych godzinach wstawali, w tych samych godzinach jedli i w tych samych godzinach uprawiali sport. Oczywiście, jeśli mamy taką możliwość. To jest ważne, zwłaszcza dla takich osób, które mają problem z zegarem biologicznym, bo różnego rodzaju wskazówki, które nasz zegar odbiera ze środowiska, tak jak na przykład my chcemy wiedzieć, która jest godzina, to patrzymy na zegarek, tak nasz organizm orientuje się za pomocą tych różnych synchronizatorów, czyli z niemieckiego Zeitgeberów, czyli takich dawców czasu, czyli właśnie posiłek, aktywność fizyczna, ciemność i oczywiście światło słoneczne, takie podstawowe synchronizatory, które dla naszego organizmu służą. No właśnie każdy mi się dziwi, że ja o 8 wieczorem już się przygotowuję do spania, taka moja higiena snu. 9 to jest moja godzina, a właśnie pomiędzy 5:30 a 6 wstaję i się budzę bez budzika. Jeśli się budzisz bez budzika, to znaczy, że twoja ilość snu jest jak najbardziej odpowiednia, bo są osoby, które śpią po 6 godzin na dobę i absolutnie nie będę się upierać, że koniecznie trzeba spać te 8 godzin, czy tam 7,5 godziny, bo średnio odbywamy 5 cykli snu, z czego jeden trwa 90 minut, czyli wychodzi mniej więcej 7,5 godziny. Natomiast są osoby, które mają te cykle snu krótsze, bądź ich aż tylu nie mają. Także spokojnie, można spać krócej, natomiast ważne jest to, żeby ten sen był po prostu regularny. Jasne. Ja zauważyłem, że też śpię troszeczkę dłużej, jak więcej trenuję. Także myślę, że też jest ta długość snu zależna od tego. Tak, ma to jak najbardziej sens, Patryk, dlatego że wtedy zużywasz więcej ATP, produkujesz więcej adenozyny, czyli twój sen musi trwać dłużej, żebyś też się po prostu zregenerował i tą całą adenozynę wyspał. Ale oprócz tego, że widzę, że masz śliczne tło, jeszcze słyszę ptaszki u ciebie i tak się miło na serce robi i uwielbiam naturę i powiem szczerze, że ja czasami jak nie słychać psów, chciałem powiedzieć, nie słychać właśnie ptaków na zewnątrz i nie jestem w lesie, to puszczam sobie właśnie przez słuchawki naturę, dźwięki natury, ptaków, zwierząt, jakieś tam wodospady czy coś, bo to jest tak kojące dla organizmu i dla mojego umysłu, że tym bardziej miło mi się z tobą rozmawia, bo czuję się, jakbym tam był z tobą. No ja też się staram generalnie bardzo dużo czasu spędzać w naturze. Zresztą no, sama dieta mięsożercy jest takim troszkę powrotem do natury. Ktoś ostatnio bardzo fajny komentarz mi na Instagramie napisał, że od czasu, kiedy właśnie zmienił odżywianie na dietę mięsożercy, to ma wrażenie, że jest bardziej częścią natury, że chce w tej naturze częściej przebywać. I rzeczywiście to się zgadza, bo ja też sama u siebie coś takiego widzę. Ja zawsze kochałam naturę i zwierzęta, rośliny, wszystko. Natomiast rzeczywiście też zauważam to, że od kiedy jestem na tej diecie, to jeszcze moje podejście do natury się zmieniło. Po prostu jestem częścią środowiska w tym momencie. Tak. Bo my jesteśmy częścią wszechświata. Tak. Jesteśmy osobną istotą, tylko wszystko jest połączone, jesteśmy połączeni z Matką Ziemią, nazwijmy to, z roślinnością, które też mają nasze DNA, nie wiem, chyba 75% nawet, dzielimy się z drzewami, z roślinnością, także jak ktoś myśli, że po prostu je rośliny i nie zabija istot, no to mógłbym się troszeczkę pokłócić na ten temat, ponieważ to są też żyjące istoty, które oddychają, żyją i chcą przetrwać. Ale dobrze, wspomniałaś właśnie o diecie karniwora, co kieruje mnie do naszego następnego pytania.
I właśnie ostatnio bardzo popularna stała się dieta karniwora. Dodam, że ze względów właśnie zdrowotnych dla bardzo dużej ilości osób. I co ja zauważyłem, coraz więcej osób wychodzi na jaw i że tak jedzą od 20-30 lat. I to jest śmieszne właśnie i oni nie widzą nic w tym dziwnego, tak jak my w tej chwili żyjąc w Europie. Dla nas nie, że dziwne, bo to ja już tak jem od 6 lat, bodajże ty pewno też, także dla mnie to nie jest dziwne, ale jak ja zaczynałem, no to wszyscy się dziwili, w ogóle wokół mnie wszyscy się dziwią, jak ja mogę się odżywiać taką ilością mięsa, prawda? Ale dobra, co to znaczy jeść jak karniwor? Czy ja mogę cię zapytać? Tak, Patryk, tylko tam masz napisane, co to znaczy kochać jak karniwor. Tak? No to pięknie, to kochajmy jak karniwor, tak. Ale naprawdę? Nie. No naprawdę. Co to znaczy jeść? Tak? Co to znaczy kochać jak karniwor, ja widzę. O, ja widzę, co znaczy jeść jak karniwor. No dobra, to niech będzie, będzie śmiesznie. Dobra, to pewnie kochajmy jak karniworzy też. A propos kochania, to moje uczucia są o wiele wyraźniejsze, jakby co, tak tylko dodam. Tak, jest to stosunek międzyludzki też jest o wiele bardziej wyrazisty. Także można się z tego śmiać, czy tam jest napisane kocham, czy coś innego, ale nawiązujmy do tematu. To o wiele więcej mam uczuć, o wiele większą mam bliskość do moich przyjaciół, do mojej rodziny i do natury. Ale dobra, cofajmy się do pytania. Co tak, to znaczy ja jeść dodam, jak karniwor? Co to jest? No. Ja tylko tak, śmiało, ja zaraz śmiało. Powiem, tylko śmiało, dodam to, że na tej diecie jesteś tak jakby bardziej w pełni sobą. Tak. I też jeśli wcześniej byłeś osobą, która na przykład ma problem ze stawianiem granic, tak. To czy nawet z poczuciem własnej wartości, tak. To na tej diecie też się wszystko zmienia. To też się wszystko zmienia, zmienia się praca mózgu, zmienia się twoja wrażliwość na dopaminę, ogólnie dokładnie. Masz podwyższony poziom fazowy dopaminy, także ogólnie jesteś lepszym człowiekiem, nie tylko dla siebie, ale także dla innych. Dla otoczenia, tak jest, to też zauważam. Dokładnie. Zauważyłem też, że przyciągam więcej miłości, więcej dobrego, więcej spokoju. Tak, nawet jak medytuję, to jestem bliżej wszechświata, bliżej swoich uczuć. I ja zawsze uczę, że ludzie próbują znaleźć szczęście gdzieś na zewnątrz, jak mówią do Boga, to gdzieś w niebie, a zapominają, że najwięcej uczuć jest właśnie w nas samych. I teraz tak, dokładnie. To uczucie jest zablokowane, zauważyłem, najbardziej przez przetworzone jedzenie, pszenicę, oleje roślinne, i za dużo po prostu cukru. I jak my to wszystko połączymy, to te uczucia zanikają kompletnie. Jest smutek, jest depresja, jest załamanie nerwowe, pustka kompletna. Ja się sam wiem, że kilka dni zjem źle, sam się zamykam w sobie i samopoczucie zamiast od 0 do 10 na 10, czy tam 12 czasami, czy nawet jeszcze wyższą mam skalę, bo czasami dojdę do takiego szczęścia, zadowolenia, że nawet takiej skali jeszcze nie miałem. Właśnie przez tą eliminację pożywienia, które mi truje i po prostu blokuje te neuroprzewodniki. Ja czasami nawet jak medytuję, to widzę, że energia chce przejść, ale jest zblokowana, nie ma połączenia. I właśnie generalnie to, tak jak mówisz, pszenica, czyli opioidy pokarmowe tutaj też wchodzą w grę, gliadomorfina, poza tym skazeiny, kazomorfina, poza tym cukier. Jeszcze jeśli jak dotamy do tego całą technologię, smog elektromagnetyczny, promieniowanie, no to mamy takie combo, wzmacniacze smaku. Jesteśmy warzywem, tak. I właśnie, jesteśmy warzywem i tak funkcjonujemy, no. I niestety starzejemy się coraz szybciej. Degeneracja naszego organizmu w tym momencie, na czasy dzisiejsze, już się zaczyna prawie po urodzeniu. Ponieważ nasi rodzice mają taki słaby już układ odpornościowy i są tak przesyceni tą chemią, tym cukrem, że my od urodzenia w tym momencie już jesteśmy na przegranej i musimy jak najszybciej wrócić do naszego naturalnego odżywiania się. I właśnie o tym teraz powiemy, konie moje. Jeść jak karniwor. Co to znaczy? Bo my tak fajnie się rozwijamy, bardzo miło mi się z tobą rozmawia i ci powiem tylko, że my jesteśmy kilkaset kilometrów od siebie, a ja w tym momencie czuję od ciebie energię.
Cieszę się, Patryk, ja od ciebie również, także bardzo I ja miło mi się również z tobą rozmawia. Cały czas mam gęsią skórkę, czuję się, jakbym tam z tobą w tej naturze był. I widzisz, nie tylko jesteśmy przez jakiś internet połączeni, prawda? Energia istnieje, no. Nie widzimy jej, ale istnieje. Tak, słucham cię, tak. Co to znaczy jeść jak karniwo? Czy możesz nam wytłumaczyć? Jestem bardzo ciekawa. Tak, więc w skrócie, tak jakbym miała, tak jak ja to tłumaczę moim znajomym, którzy nie mają pojęcia, to po prostu to jest dieta, w której spożywasz tylko i wyłącznie produkty odzwierzęce. Czy tak jak niektórzy mówią, wszystko to, co miało mamę. Albo wszystko to, co fruwało, biegało, bądź pływało. Także albo tak jak ja to mówię w skrócie, jem po prostu mięso, ryby, jaja plus tłuszcze zwierzęce, czyli eliminacja roślin. Tak, także tak, to są takie główne założenia diety mięsożercy. Oczywiście są też tutaj różne rodzaje tej diety, bo możemy mówić o tak zwanym lion diet, czyli to jest taki rodzaj karniwora wtedy, kiedy odżywiamy się tak jak lew. Lwia dieta, tak. Tak, czyli jemy tylko wołowinę, jemy wodę i jeszcze oczywiście spożywamy do tego sól, bo sól w tej diecie musi być, zresztą tak samo jak przy diecie ketogenicznej. W każdej diecie, przy której eliminujemy bądź ograniczamy węglowodany, musimy spożywać większe ilości soli. Elektrolity, bardzo ważne. Pierwsza odmiana to jest lion diet, tak? I to jest od I razu... To myślisz, że to jest taka główna, taka po której ludzie mają największe rezultaty zdrowotne, bo na pewno tak, o tym też powiemy. Czyli eliminacja kompletnie wszystkiego, co możliwe i zostawiamy tylko to, co jest potrzebne organizmowi do przeżycia. Ja to tak rozumiem, dokładnie. Tak? Dokładnie, super. Dokładnie, także ten rodzaj karniwora rzeczywiście, jeśli chodzi o różnego rodzaju choroby chroniczne, zwłaszcza choroby autoimmunologiczne, sprawdza się najlepiej, to nie ulega żadnej wątpliwości, no chyba, że ktoś ma alergię na wołowinę, bo takie przypadki też się zdarzają. Są, też się spotkałem, zdziwiłem się, ale też się spotkałem. Tak, czyli to jest ten taki pierwszy podstawowy model. Drugi taki model karniwora to jest już tutaj od nosa do ogona, czyli po prostu spożywamy całe zwierzęta, spożywamy organy, czyli spożywamy różnego rodzaju podroby, jakieś tam wątróbki, serca, żołądki, nerki. No i to jest, powiedzmy sobie, dla takiej osoby, która, no, która jest zdrowa, czy która też próbuje w jakiś sposób poprawić swoje zdrowie, to jest też taki model najbardziej optymalny z uwagi na to, że w podrobach jest jednak bardzo dużo witamin, bardzo dużo składników mineralnych. Tak. No i taka dieta rzeczywiście jest taka najbardziej optymalna dla tego, dla takiego przeciętnego Kowalskiego. Tak. No i im dalej sobie idziemy, dodajmy tym dalej... tylko, przepraszam, że ci przerwę, dodajmy tylko, że można też się przewitaminować. To, o czym mówimy w ogóle, jest bardzo dziwne dla większości osób, ale można się przewitaminować jedząc za dużo organów. Ja zauważyłem, że raz na jakiś czas mogę zjeść serca, wątróbkę, w ogóle mnie do tego nie ciągnie, jeżeli się odżywiam przykładowo jakąś dziczyzną, która też ma bardzo dużo, nawet samo mięso ma bardzo dużo witamin i zauważam, że kompletnie mi odrzuca od jakichś wątróbek, wszystkiego. Także musimy na to uważać, bo też jest coś takiego jak przewitaminowanie, zwłaszcza witaminą E i A zauważyłem, zwłaszcza jak się organy je. Także chciałem tylko dodać. Dobra, ale to kontynuujmy. Tak, jak najbardziej. Natomiast ja chciałam tylko dodać, że rzeczywiście może coś takiego być. Są też takie, są na przykład także osoby, które mają problem właśnie z samym, z metabolizmem witaminy A, czyli z retinolem. Tak. I muszą stosować dietę niskoretinolową. Natomiast ciężko jest przekroczyć ten taki próg dopuszczalny, jeśli chodzi o witaminy. Ponieważ ciężko jest odrzuci to nam rzeczywiście to, naturalną odrzuci. Dietę. Tak, dokładnie. Tak. No, trzeba słuchać swojego organizmu, bo większość tych takich właśnie hiperwitaminos, o których ludzie słyszeli, to tak naprawdę nie jest spowodowana żywnością, tylko jest spowodowana suplementacją. Tak, nie wiem, czy zauważyłeś, że popadają w jakąś paranoję, jeśli chodzi o suplementację i trafiają do mnie podopieczni, którzy mają taką listę suplementów rozpisaną i oni to spożywają codziennie. Mnie to osobiście przeraża, bo ja czegoś takiego absolutnie nie proponuję ludziom. Zresztą akurat dieta mięsożercy to jest taka dieta, w której
tak naprawdę po wyprowadzeniu się na prostą, bo wiadomo, że jak jesteś chory, to jakieś tam suplementy musisz wprowadzić, ale tak naprawdę tych suplementów nie ma prawa być. Jedynymi suplementami, które możesz mieć w swojej diecie, są elektrolity. I to oczywiście też wszystko zależy od twojej aktywności fizycznej, bo im więcej tej aktywności fizycznej masz, tym więcej elektrolitów będziesz potrzebować. Są też takie osoby, które w ogóle elektrolitów nie stosują. Natomiast no, warto dodać, że po prostu nasi przodkowie pili krew zwierząt i w taki sposób te elektrolity uzupełniali. My tego dzisiaj nie robimy, dlatego czasem po te elektrolity niestety trzeba sięgnąć. Bo w ogóle jest nagonka na sól, że jest bardzo szkodliwa na serce. Jak ja czasami się pojawię i jem z kimś posiłek i jem na przykład no, bardzo dużo mięsa w porównaniu do normalnych osób i ja bardzo dużo je solę w porównaniu do normalnych osób, to każdy myśli, że ja dostanę zawał serca. To jest skojarzone z zawałem serca. Momentalnie ten cały tłuszcz, który ja jem, ta ilość mięsa, tego szkodliwego naszego organizmu i ja do tego jeszcze solę, nie piję wody podczas posiłku, bo uważam, że no, o wiele lepiej się posiłek trawi i powinno się pić, jak nie jemy, dlatego nie powinno się jeść co kilka godzin, bo wtedy nie mamy miejsca na picie. Ale to jest po prostu, no, sól się kojarzy z nadciśnieniem, a mięso się kojarzy z zablokowaniem i tłuszcz, z zablokowaniem żył, za wysokim cholesterolem. No ale tak to jest, także... Tak, no myślę, że o tym też będziemy jeszcze mówić. Mięso się przede wszystkim kojarzy ludziom z jakimś gniciem w jelitach, to jest chyba taki mit, który mnie najbardziej bawi, który jest tutaj najbardziej popularny. Natomiast ponieważ jeśli chodzi o samą sól, to dociera, mięso w ogóle nie dociera do jelit, bo trawimy je w żołądku, a węglowodany i błonnik trawimy właśnie w jelitach. I stąd się ten problem bierze. Gnicia pożywienia. Tak. Dobra, Koniu, wracajmy do soli, tak? Tak, to ja tylko dodam, że właśnie to, co ty mówisz, że sól powoduje nadciśnienie, czy niektóre panie wręcz uważają, że sól powoduje zatrzymanie wody w organizmie, a to jest dokładnie odwrotnie, bo jeśli my tej soli nie spożywamy, to ta woda się dopiero wtedy zatrzymuje. Natomiast sól jest nam po prostu niezbędna dla każdej naszej komórki do sprawnego działania pompy sodowo-potasowej, więc sól musi być w naszej diecie. Jeśli chodzi o sól, to na pewno warto zwrócić uwagę, jakiej soli używamy, bo na pewno lepiej, najlepiej użyć takiej soli albo kłodawskiej, ja zawsze polecam głównie sól kłodawską, ewentualnie himalajską bądź morską, a nie jakąś tam rafinowaną. Ja dlatego, używam że himalajską sól, akurat. Tak, oprócz samego sodu jest dla nas źródłem też bardzo wielu innych ultra czy mikroelementów, także to nie jest sam sód z tej soli. Tak. Zresztą no, na dietach niskowęglowodanowych musimy tą sól uzupełniać z uwagi na to, że nasz poziom insuliny jest niski i wysikujemy to na bieżąco, a drugim powodem jest takim, że sól w naszym organizmie na dietach nisko czy zerowęglowodanowych jest także źródłem dopaminy. Dlatego na przykład osoby, które mają jakieś permanentne ochotę na słodycze, a są czy to na diecie ketogenicznej, czy na diecie właśnie mięsożercy, to znaczy, że po prostu mają nadreaktywny ośrodek nagrody i za mało soli używają w posiłkach. Także tak to mniej więcej też, wygląda. Podobnie ja miałem i zauważyłem też z tłuszczem jest, że jak za mało tłuszczu będziemy jedli, to samo się dzieje co z solą. I też zauważyłem, że organizm sam reaguje i po prostu dryguje tym delikatnie, ile tej soli potrzebuje, ile tych elektrolitów potrzebuje. Dokładnie, bo tak jak mówiliśmy z organami, no to jeden dzień jajecznica smakuje z daną ilością soli idealnie, a na drugi dzień już przesolona. No i to jest dowód tego, że w tym dniu nie potrzebowaliśmy tyle soli, dlatego zawsze mówię osolić do smaku, nie przesadzać i więcej nie znaczy lepiej. A poza tym mamy coś takiego jak grelina, to jest hormon satysfakcji z jedzenia i ludzie mówią mi, jak można, za dużo białka można jeść. No, można. Ale to jest bardzo trudne. I jak można przejeść mięso również też jest bardzo trudne. Ponieważ mamy te hormony, jeżeli one są wyregulowane, jak nie dostarczamy właśnie za dużo tej przetworzonej żywności, one nami fajnie sterują. I nie raz było tak, że zostawiłem mięso na desce, jajka na desce nie podeszły mi, na jakiś czas odstawiam masło, na jakiś czas odstawiam smalec,
jakoś to wszystko jest bezmyślne, tym nie muszę myśleć. I, tak, i tak, czasami tak, jest dokładnie. tak, że zjem dwa posiłki w ciągu dnia, czasami jeden, a czasami nie jem nic cały dzień. Ale to się wszystko zmienia, gdy wrzucimy cukier, mąkę, owoce, to wszystko wymieszamy. To się dzieje tragedia z ciałem, bo nie ma tego wyłącznika na węglowodany. Ta grelina nie podskakuje, jak jemy węglowodany. Natura jeszcze tego nie przewidziała, że będziemy się zajadali cukrem. Dokładnie, tak jak mówisz. No generalnie mamy grelinę i mamy leptynę, czyli grelina hormon głodu, leptyna hormon sytości. Rzeczywiście, jeśli chodzi o leptynę, to węglowodany jak najbardziej podnoszą ją, natomiast białko też podnosi leptynę. Także tłuszcze i białko dają nam sytość. I teraz tutaj dochodzimy do kolejnej kwestii, właśnie a propos tej sytości na diecie mięsożercy, bo nie wiem, leptyna, czy ty tak ja chyba na odwrót powiedziałem, przepraszam, no. Ja na przykład, jak kiedyś jeszcze spożywałam rośliny, to ja miałam wrażenie, że mój żołądek to jest po prostu studnia bez dna. Ja mogłam tam ładować, ładować i ładować. Natomiast teraz na diecie mięsożercy, jak zjem posiłek, to ta sytość jest tak wysoka, bo to jest troszkę inna sytość, bo to jest sytość chemiczna, ta sytość hormonalna, a nie ta sytość mechaniczna, czyli wtedy, kiedy pokarm ci uderza o ściany żołądka. I ta sytość chemiczna całkowicie się satysfakcjonuje i to nie jest tak, że ty czujesz pełny żołądek i za 10 minut otwierasz lodówkę i szperasz, co tu jeszcze mógłbym zjeść. Bo tak przeważnie ludzie dzisiaj mają, bo niestety przez zaburzony zegar biologiczny, przez zaburzone godziny snu, przez to, że przez zaburzoną ekspozycję na światło, czyli za dużo ekspozycji na światło niebieskie w nocy, za mało ekspozycji na światło słoneczne w ciągu dnia, to nasze ośrodki głodu i sytości są zaburzone i po prostu tej sytości nie ma. I na pewno na diecie mięsożercy da się to wszystko dużo szybciej tak, i dużo wyregulować. Dokładnie. A propos właśnie niebieskiego światła, ja mam okulary i to są zerówki, ale to są okulary właśnie na niebieskie światło. Bo mam monitor, mam lampy, kilka tych wywiadów dzisiaj zrobiliśmy i właśnie ja zauważam, że są o wiele bardziej produktywny, jeżeli właśnie to niebieskie światło z tego komputera, to nienaturalne niebieskie światło sobie wyłączę. Tak. I mało tego przed snem, to jest częścią mojej higieny snu tak zwanej, ja mam jeszcze czerwone okulary, które kompletnie wyłączają niebieskie światło i mój mózg myśli, że jest ciemno i nie ma żadnego impulsu. I zauważyłem, że o wiele, wiele lepiej mi się śpi, zwłaszcza, że czasami chodzę spać, jak jest jeszcze jasno. Ale taki już jestem, nie? Podczerwień stymuluje wydzielanie melatoniny, także jak najbardziej. I węglowodany. Jeżeli zjemy posiłek węglowodanowy wieczorem albo bliżej snu, on wyłącza melatoninę. Wiesz co, ja ci powiem tak, bo ja też w jednym filmie dementowałam ten cały carb loading, czyli ładowanie węglowodanów na wieczór, bo dużo ludzi gdzieś tam mówi, że zjedzenie węglowodanów na wieczór sprawia, że nam się łatwiej zasypia. Uspokaja. Tylko to nie jest tak, bo rzeczywiście złudne, zjedzenie węglowodanów na wieczór podniesie nam poziom serotoniny, bo serotonina jest prekursorem melatoniny, natomiast melatonina jest produkowana w ciągu dnia, a nie wieczorem. Ona jest wieczorem wydzielana. Czyli tak naprawdę jedzenie węglowodanów poprawi nam, zwiększy nam poziom serotoniny, poprawi nasz nastrój, ale wcale nie wpłynie na nasz sen. Dokładnie. Właśnie znalazłam bardzo fajne badanie, które mówi o tym, że jedzenie węglowodanów na śniadanie zwiększa ilość wydzielania melatoniny wieczorem. Zresztą sam profil, jeśli chodzi o wrażliwość na insulinę, tak naprawdę najlepsza nasza wrażliwość na insulinę jest od godzin porannych do godziny 14, więc to jest taki też wyznacznik, o której godzinie te węglowodany powinniśmy spożywać. No, ale jak pomyślisz, jeśli to ma sens, ponieważ potrzebujemy więcej takiej szybszej energii, nazwijmy to, rano, ponieważ musimy wstać i upolować zwierzynę. Dokładnie. Bo nasz mózg nie wie, czy my idziemy na siłownię, czy idziemy do pracy, on musi wstać i przetrwać, czyli musi upolować zwierzynę i musi coś zjeść, dlatego to ma naprawdę sens. Ja powiem tobie, że nie jem śniadania, najlepiej mi się je o pierwszej, drugiej godziny i to jest ja zauważyłem, jest mój czas. Najlepiej mi się trenuje rano, 8-9 i lubię też przerwę właśnie mieć po treningu. I lubię właśnie jeść w południe. Nałogowo czasami zjem wieczorem, ale to bardziej jest nałóg niż ja czegoś potrzebuję. I może czasami z nudy raczej nie, bo jestem dosyć zajętą osobą, ale to ma jak najbardziej sens właśnie z tym zegarem biologicznym też. Tak, no generalnie według badań tak naprawdę powinniśmy zjeść do 4 godzin po wstaniu.
To jest taki optymalna pora na śniadanie. No ja akurat należę do osób, które to śniadanie jedzą. Ja po prostu rano jak wstaję, to oczywiście pierwsze co, to biorę zimny prysznic, później wychodzę na zewnątrz i wystawiam oczy na światło słoneczne, żeby do moich jąder suprachiasmatycznych dotarło to światło słoneczne przez siatkówkę, przez melanopsynę konkretnie w oku. No i to jest informacja dla naszego organizmu o tym, że rozpoczął się dzień. Później wracam do domu, jem śniadanie, no i jadę na siłownię. Oczywiście jak robię post, bo przynajmniej raz w tygodniu robię sobie taki cały dzień, w którym nic nie jem, no to wtedy wiadomo, tego śniadania nie ma. Natomiast tak na co dzień akurat staram się to śniadanie jeść, natomiast kończę swoje okno żywieniowe około 15-14, w zależności też od dnia, ale mniej więcej tak to wygląda. Super, super, dobra. Jeszcze później pogadamy o twoim żywieniu. Dobrze, tak. Mam kolejne pytanko. Mam nadzieję, że tak samo widzisz je jak ja. Tak. Czy coś nie namieszałem znowu? Ja tylko chciałam dodać jeszcze, bo tam a propos tej diety karniwora, bo jeśli chodzi tutaj o to, jakie będą dalsze tutaj tak jakby odmiany, więc no im dalej pójdziemy, tym będzie bardziej liberalnie. Czyli na przykład możemy sobie zrobić takiego karniwora, w którym na przykład dopuszczamy najmniej toksyczne warzywa, czyli na przykład będą to różnego rodzaju kiszonki, bo wiadomo, że w trakcie procesu kiszenia przynajmniej części tych substancji antyżywieniowych, na przykład lektyn, możemy się pozbyć. Jest. Także kolejne odmiany już będą takie bardziej liberalne, do których już jakieś tam rośliny będą wchodzić, czy jakaś tam kawa, herbata, ale o kawie też, też dzisiaj będziemy rozmawiać, także tutaj już nie będę spoilerować więcej. Tak właśnie z fermentacją jest chleba. Kiedyś, wiadomo, że dawno jemy tą mąkę, ale kiedyś ta mąka fermentowała przeważnie z owoców kilka dni. Tak. No a teraz nie dość, że używamy składników, których w życiu nie powinniśmy używać, to kompletnie zapominamy o procesie fermentacji. Dlatego to się zgadza, bo czasami, no nie wiem, ja tak mam, że czasami jakąś pizzę czy tam coś zjem, czego nie powinienem praktycznie. I ja wiem, że jeżeli zjem dobrej jakości pizzę, to nic mi po niej nie jest. Jestem bardzo wrażliwy na gluten, bardzo wrażliwy na pszenicę. Ja mam symptomy reumatyzmu po kilku dniach jedzenia glutenu. Momentalnie. Dokładnie. Nie mogę chodzić, wstać, ale zjem tą pizzę i ja tego nie odczuwam, nie mam wzdęcia, bo te wszystkie składniki, ten gluten właśnie, są zabite podczas tego procesu, wiadomo, nie stuprocentowo. Tak, część glutenu jak najbardziej rozkłada. Poza tym w pszenicy no nie tylko jest gluten, jest jeszcze lektyna WGA, innego rodzaju lektyny, które tak jak mówisz właśnie wpływają na kondycję stawów. Ja też jestem pewna, bo kiedyś miałam problemy z kolanami, teraz na dzień dzisiejszy te problemy się skończyły, bo też dzięki temu, że zaczęłam ćwiczyć siłowo, to ja na dzień dzisiejszy jestem pewna, że moje kolana zniszczyła pszenica, bo ja po odstawieniu pszenicy całkowicie mnie te kolana przestały boleć. Także ja to widzę sama po sobie, że rzeczywiście pszenica tak działa. Czy to gluten, czy to są lektyny, czy to są fruktany w tej pszenicy, ale tu już bardziej wchodzimy, jeśli chodzi o fruktany, w zagadnienia mikroflory jelitowej. Na pewno pszenica jest w dzisiejszych czasach nie jest czymś, co człowiek, który chce być zdrowy, powinien spożywać. To nie ulega żadnej wątpliwości. Przynajmniej w taki sposób, jaki spożywamy teraz. Tak. Dobra, Słyszko, jeszcze o tym pogadamy chwilę. Jesteś założycielką grupy karniworów. Co cię natknęło do założenia takiej grupy? No chyba to, że po prostu nie było takiej grupy. Znaczy się była tam jedna grupa na Facebooku, mięsożerców jakaś tam. Tylko pamiętam, że jak ja tam wrzuciłam jeden post, później wrzuciłam kolejny, to byłam jedyną osobą, która tam cokolwiek wrzucała. Jasne. No, stwierdziłam, że to troszkę takie bez sensu. To było takie trochę spontaniczne, taki pomysł spontaniczny, że tak się stało. Natomiast no, na dzień dzisiejszy absolutnie tego nie żałuję, ponieważ mamy praktycznie prawie 4000 osób. Tak. I uważam, no, nie chcę tutaj jakoś zachwalać tej mojej grupy, natomiast są tam osoby rzeczywiście, które są ogarnięte i osoby, które rzeczywiście potrafią fajnie doradzić, bo ja tutaj niestety nie mam czasu na wszystko, żeby tam weryfikować wszystko, co w tej grupie jest. Także uważam, że jest to naprawdę solidna grupa, w której są rzeczywiście merytoryczne tematy poruszane i naprawdę fajnie mieć też wokół siebie ludzi, którzy myślą tak jak ty, odczuwają tak jak ty, no i mają poglądy też, podobne poglądy na życie. Wiesz, czego ja się cieszę, że
jeżeli ktoś się uważa za mięsożercę, powiedzmy, ja uważam, że wszyscy jesteśmy mięsożercami, bo taki mamy gatunek, ale jeżeli nazwijmy, ktoś się nazywa aż mięsożercą, to dobra, czasami jakieś fajne memy są wrzucane na temat wegan, ale tak jak weganie są przeciwko mięsożercom i nienawidzą wszystkich, którzy jedzą mięso, tak nam to jest obojętne. I wracamy właśnie do tych uczuć. I po prostu osoby, które wiadomo, będą mieli rośliny, zawsze będą wokół nas, zawsze będą żyły i nie wiem, ja to tak odbieram, że niech sobie robią co chcą, mi to w ogóle nie przeszkadza. Oczywiście, oczywiście. Ja to, co ty mówisz, to ja nawet w jednym filmie powiedziałam pod koniec, że to nie jest tak, że to my atakujemy wegan, to jest właśnie dokładnie na odwrót, że to weganie atakują nas. A tak jak mówisz, każdy ma prawo decydować o swoim losie, każdy ma prawo wybrać dietę, która jest według niego najbardziej optymalna. Jeśli ktoś chce jeść rośliny, to okej, ja mu się w to nie mieszam. Dokładnie. To jest jego sprawa, jeśli on się czuje na tej diecie najlepiej, to okej. Jak będzie funkcjonował jego organizm bez suplementacji, bo akurat no, to jest taka dieta, która moim zdaniem bez suplementacji niestety nie przejdzie. Także to już jest inna bajka. Natomiast no, tutaj zaglądanie komuś do talerza i jakieś komentarze, czy nawet hejty, bo myślę, że te hejty się dopiero zaczną, jeśli chodzi o bo weganizm jest teraz bardziej promowany przez media głównego ścieku. Także myślę, że te hejty dopiero się zaczną. Więc, tak jak mówisz, to nie my, to oni, niestety. Powiem no tak. My naszymi działaniami chcemy tylko przekazać ludziom fakty, żeby się nie bali mięsa. Tak. Chcemy powiedzieć, że mięso nie jest trujące. No. Odżywiamy się tak od bodajże 4,5 miliona lat. Tak, okay? Dokładnie. I to nie jest nowe, o czym my mówimy. To nie jest jakaś dieta cud, co my teraz to żeśmy wymyślili. Nie, tylko, no absolutnie. Mnóstwo badań archeologicznych, wykopaliska. Tak. Tego nie idzie podważyć. Po prostu. Nie, no, azotopy węgla i azotu stwierdzają, że po prostu człowiek kiedyś był szczytowym drapieżnikiem, czyli tak naprawdę rośliny stanowiły dla niego jedynie pokarm uzupełniający. Tak. Poza tym badania tak naprawdę też stwierdzają, że z chwilą, kiedy my zaczęliśmy spożywać produkty odzwierzęce, bo na początku odżywialiśmy się padliną, dlatego człowiek ma najbardziej kwaśne pH. Jak schodziliśmy z drzew właśnie, tak. Tak, dokładnie. Natomiast z chwilą, kiedy zaczęliśmy odżywiać się tą padliną, później zaczęliśmy polować, to nasze mózgi zaczęły rosnąć. Natomiast mieliśmy takie małe czaszki na początku, nie? Tak, nasze trzewia zaczęły się zmniejszać. Także nie ulega żadnej wątpliwości, że człowiek kiedyś odżywiał się głównie mięsem. Natomiast sama dieta mięsożerców jest już znana od początków lat XIX wieku. Najpierw był James Salisbury, doktor, który też oczywiście on stwierdził, że różnego rodzaju warzywa i pokarmy, które są bogate w skrobie, powodują różnego rodzaju choroby serca, czy choroby psychiczne nawet, czy gruźlice u osób. Oczywiście no wiadomo, że to wszystko nie było jeszcze tak bardzo rozwinięte, natomiast to były jego spostrzeżenia. I on zalecał ludziom właśnie jedzenie takiego steka. Ten stek do dzisiaj zresztą funkcjonuje, jest sprzedawany jako stek Salisbury, plus do tego picie ciepłej wody. No i później był ten Stefansson, który oczywiście żył przez rok czasu z Eskimosami w latach 1906-1907. I on później wrócił, właśnie żył, ale nie tylko, że żył z nimi, ale także jadł to, co oni. I on też stwierdził, że taką najlepszą dietą dla człowieka to jest po prostu jedzenie tłuszczu i jedzenie mięsa zwierząt. I on też później po powrocie postanowił razem ze swoim takim towarzyszem podróży, zrobili taki eksperyment i przez rok czasu, rok dokładnie 10 dni, jedli też tylko i wyłącznie mięso. Raz w tygodniu jedli tam wątróbkę cielęcą, żeby ewentualne jakieś tam braki minerałów czy soli mineralnych uzupełnić. No i okazało się, że po tym roku nie mają ani żadnych problemów z ciśnieniem, ani żadnych problemów z nerkami, bo oczywiście lekarze uważali, że tak będzie, także tak naprawdę ta dieta już sięga, naprawdę od początku jest z nami. Jasne. Dobra, to kontynuujemy to, o czym właśnie teraz mówiłaś, o tym, że nie ma żadnych praktycznie skutków ubocznych jedząc samo mięso. Kolejne pytanko, czy uważasz, że to takie zdrowe jest samo mięso? A co z podstawą naszej piramidy żywieniowej, jaką są zboża, warzywa czy owoce? No bardzo fajne pytanie. Bez których nie możemy żyć podobno. Tak,
Tak, ja tylko powiem tak, no ta piramida, która została stworzona, która jest aktualnie no, tutaj upowszechniana przez media głównego ścieku, no już myślę, że kilkanaście lat z nami funkcjonuje. No i jak widać, nasze społeczeństwo jest coraz grubsze, coraz bardziej chore i coraz mniej szczęśliwe, jeśli chodzi tutaj o też funkcjonowanie naszej psychiki. Także no, jak widać, nie do końca się to sprawdza, czy na przykład te zalecenia, bo oni nie tylko tutaj zalecają bardzo dużą ilość węglowodanów, czyli te węglowodany mają stanowić bazę naszej diety, więc no, warto tutaj wspomnieć, że na początku, kiedy byliśmy jeszcze na etapie łowców-zbieraczy, później przyszliśmy na ten etap rolnictwa, czyli to było około 10 tysięcy lat temu, ludzie zaczęli po pierwsze jeść zboża, po drugie zaczęli jeść papki, przestali też gryźć, zaczęli oddychać ustami, zaczęły im się psuć zęby, te zęby po prostu stały się krzywe, dlatego że jeśli też dziecko jest cały czas karmione papkami, to ten łuk zębowy się nie wykształca i po prostu jest za mało miejsca na to, żeby wszystkie zęby wyrosły w szczęce i te zęby po prostu zwyczajnie są krzywe. Także tak naprawdę jedzenie tutaj tych zbóż, czy warzyw, czy owoców, no jak widać, tak naprawdę zaowocowało różnego rodzaju chorobami chronicznymi, jeśli chodzi o społeczeństwo. Czy na przykład te zalecenia, że jedzenie 5-6 posiłków dziennie, to tak naprawdę, oczywiście zalecając, że w każdym posiłku muszą być węglowodany. Podstawa, to tak. To po prostu jest najprostszy krok do insulinooporności, więc no niestety widać, że ta piramida po prostu nie działa. Natomiast działa dla firm dla firm farmaceutycznych, działa dla firm, które właśnie tworzą nam to jedzenie. Tak, to białą topasą nawet nazwała. Tak. I dodam tylko, że nikt nie zauważył. A propos uzębienia. Nikt nie dodaje 2 do 2, jeżeli ma usuwane ósemki. Jakie to się popularne zrobiło, że nasze zęby się nie mieszczą w czaszce. Kiedyś tak nikomu nie usuwali ósemek. Nigdy. To jest efekt ostatnich czasów i nikogo to nie dziwi. Bo wyrosłem z ósemką, ale jak? 4,5 miliona lat ewolucji i nagle organizmowi wyrastają zęby, które nie są potrzebne. To jest kompletna głupota, prawda? Tak, one oczywiście, są potrzebne, tylko się nie mieszczą w czaszce. Że od urodzenia właśnie jemy papki, że nasze czaszki się zmniejszają, bo od jakiegoś czasu już jemy właśnie zboża, warzywa, owoce, to jest podstawą naszego funkcjonowania i się nie rozwijamy jako gatunek. Tak, i też przez niedobór witaminy B12 mamy do czynienia z atrofią mózgu, bo niestety ten mózg się zmniejsza. Zwłaszcza to jest ważne, jeśli chodzi o dzieci. Też nie wiem, czy pamiętasz, jakiś czas temu krążyła taka grafika po internecie, jak wyglądał mózg dziecka matki, która była wegetarianką z uwagi na deficyt witaminy B12, jaka tam atrofia w tym mózgu zaszła. Także no tak naprawdę my musimy jeść mięso, tak? Bo tak jak powiedziałam, dieta wegańska łączy się z całym tutaj zestawem suplementów. Mięso jest nam niezbędne, po pierwsze z uwagi na to, że zawiera cały komplet egzogennych aminokwasów. I teraz jeśli byśmy chcieli to uzupełnić w białku roślinnym, oczywiście to jest możliwe, ja nie mówię, że nie. Tylko trzeba tutaj bardzo długo siedzieć. Jest bardzo trudne. Tak, dostarczać białka z bardzo różnych źródeł. To nie wystarczy zjeść kotlety sojowe, tylko trzeba tutaj trochę kotletów, tutaj trochę orzechów, a tutaj jeszcze trochę zbóż, żeby ten cały aminogram uzupełnić. Tak, da się. Tylko do tego trzeba dodać, że jedno, że właśnie z roślinami mamy cukier, fruktozę, składniki antyodżywcze, które sprawiają, że nie absorbujemy witamin, minerałów. Tak, dokładnie. Błonnik pod niebiosa, on po prostu jest takim, wiąże te minerały i po prostu sprawia, że my je z naszą kupą wydalamy. Tak samo zresztą kwas fitynowy. I gnije w jelitach, właśnie to jest to. Ale jeszcze tylko dodam samo słowo wegetacja. Jeżeli patrzymy na człowieka, któremu się odłącza już mózg, ma demencję, Alzheimera i cokolwiek, że te neuroprzewodniki już kompletnie nie działają i ten mózg nie wysyła żadnych sygnałów do ciała i to już jest kompletnie porozłączane. Sama nazwa wegetacja, skąd się to wzięła? Wegetacja, warzywa, vegetables, warzywa. No tak. Czyli samo to, że człowiek jest jak warzywo,
No, no nie wiem, no skądś to się musiało wziąć, prawda? No to pewnie też to weganie się stąd wzięli, tak. Bo weganie, tak, weganie wegetują. Zaznaczamy, że my się z nikogo nie śmiejemy, to jest absolutnie tylko stwierdzenie faktów. Także stwierdzamy absolutnie fakty, dzielimy się faktami. Dobra, wracamy teraz do tego mięsa, czyli mamy tak wszystkie nasze niezbędne aminokwasy. Dalej mamy substancje, tak zwane substancje witaminopodobne, mhm, których rośliny nie produkują, bo one ich nie potrzebują. Ja tutaj może jeszcze posłużę się takim właśnie a propos właśnie witamin i składników mineralnych, to tutaj przytoczę takie wytłumaczenie, które podał Paul Saladino w swojej książce Dieta karniwora. Tak naprawdę jest to póki co jedna jedyna książka dotycząca dieta mięsożercy, która jest przetłumaczona na język polski. Natomiast Paul Saladino bardzo fajnie to wyjaśnił. Przedstawił tak jakby królestwo roślin i królestwo zwierząt jako dwa różne systemy operacyjne. I to tak jest. I tak naprawdę te witaminy i te minerały w takich najbardziej biodostępnych formach i bez tych właśnie substancji antyżywieniowych, o których wspomniałeś, znajdziemy właśnie w świecie zwierząt, a nie w świecie roślin. Tak. Rośliny odżywiają się materią nieorganiczną, my się odżywiamy materią organiczną. Także to są w ogóle dwie kompletne różne bajki, nie? Tak. Dlatego te wszystkie witaminy, minerały, czy te substancje witaminopodobne, o których ja wspomniałam, to znajdziemy właśnie w mięsie. W mięśnie znajdziemy karnozynę. Karnozyna jest to jest taka substancja, która przede wszystkim zapobiega, no można powiedzieć, starzeniu się organizmu, bo zapobiega akumulacji tak zwanym zaawansowanym produktom glikacji. No, ja tutaj też nie chcę aż tak szczegółowo w to wchodzić, natomiast sama glikacja jest ściśle związana z procesem starzenia się organizmu i za to odpowiadają właśnie cukry redukujące. One po prostu reagują czy z białkami, czy z lipidami, czy z kwasami nukleinowymi. I no, na przykład powstawanie zmarszczek, czy na przykład jak ktoś ma problem z chrząstką stawową, dlatego że glikują głównie takie białka długowieczne w naszym organizmie, czyli właśnie kolagen. Czyli karnozyna będzie temu wszystkiemu zapobiegać. Ona zapobiega nie tylko powstawaniu, ale także akumulacji tych produktów, bo akumulacja, jeśli te age'e akumulują się w naszym organizmie, te age'e, czyli te, to jest od angielskiego, zaawansowane produkty glikacji. Advanced glycation end products, o, to jest tak po angielsku. To jeśli one się kumulują, a właśnie w naszych komórkach, to te białka po prostu stają się dysfunkcyjne. One po prostu nie działają. Także no, karnozyna jest taką substancją, która temu zapobiega. Karnozyna też oprócz tego chroni nasze telomery przed skracaniem się. To też już według badań właśnie, jeśli chodzi o samo skracanie się telomerów, to skracanie się telomerów związane jest właśnie z otyłością, z różnego rodzaju chorobami chronicznymi, ze krótkim życiem. No i właśnie karnozyna zapobiega temu skracaniu się telomerów. Czyli to są takie, oprócz tego karnozyna też będzie takim naszym pomocnikiem, jeśli chodzi o redukcję tkanki tłuszczowej. Tutaj też bardzo fajnie sprawdzi się karnityna, czyli to jest kolejna substancja witaminopodobna, którą znajdziemy tylko i wyłącznie w mięsie. My oczywiście te substancje w jakichś malutkich ilościach produkujemy, natomiast jest to za mało, żeby pokryć potrzeby naszego organizmu. Trzeba je dostarczać z zewnątrz. Tak, osoby, które są właśnie na dietach wegańskich czy wegetariańskich, ewidentnie mają po prostu niedobory tych substancji. Jeśli chodzi tutaj o karnitynę, to jest to taka substancja, która wprowadza nam kwasy tłuszczowe do beta-oksydacji, czyli ona będzie też powodowała to, że redukcja naszej tkanki tłuszczowej jest łatwiejsza, czyli będzie odpowiadać również za nasz metabolizm. Czy kreatyna? Kreatynę to ty na pewno znasz, wszyscy tutaj, wszystkie osoby, które tutaj trenują, również znają kreatynę, natomiast warto podkreślić, że kreatyna nie tylko służy poprawie naszych możliwości wysiłkowych, ale także poprawia nasze funkcje kognitywne. Tak samo zresztą karnityna, o której wcześniej wspomniałam. Dodam też, że ja właśnie w małych ilościach, bo w niedużych, bo i tak później jem, jeżeli pracuję rano, jeżeli piszę jakieś blogi albo nagrywam cokolwiek, to właśnie piję sobie koktajl. Mam kreatynę, L-karnitynę, acetyl L-karnityn akurat. Tak, bardzo dobrze. Mam do tego o wiele, zauważyłem, że o wiele lepiej mi się przyswaja, też czytałem kilka artykułów właśnie z elektrolitami, że L-karnityna i karnityna się o wiele lepiej przyswaja. Do tego troszeczkę argininy wezmę i cytruliny. Bo biorę też małą ilość kofeiny, ale troszeczkę biorę, a kofeina zawęża właśnie
te nie przewodniki mózgowe, tylko zawęża dopływ krwi do mózgu. Ludzie tego też nie wiedzą, a właśnie cytrulina je otwiera, karnityna i kreatyna wzmacnia przepływ ten energetyczny ATP. Także bardzo fajnie działa. To jest ta energia, dokładnie. No, bardzo fajnie działa. Magazynowania energii. Ja. I jeśli chodzi o kreatynę, to też było takie fajne badanie przeprowadzone, bo 45 osób, które było na diecie wegetariańskiej, nawet nie wegańskiej, ale wegetariańskiej, suplementowało 5 gramów karnityny i rzeczywiście było zauważalny postęp, jeśli chodzi o różnego rodzaju funkcje kognitywne, czyli pamięć, czy tak, także mówię, to nie tylko działa na poziomie ciała, ale no wiadomo, że adenozyno trifosforan jest też zużywany przez nasz mózg, także gdzieś tam to też działa na poziomie mózgu i dlatego osoby starsze również mogłyby rozważyć suplementację kreatyną na przykład, tak. Nie? Powiem, oprócz tego w miejscu... No. Powiem tak, że ja przeciętnie większość osób brakuje im tak, aminokwasów, kolagenu, kreatyny, karnityny, glutaminy i elektrolitów. To jest ta podstawa, którym osobom, większości osób to brakuje. To jest ta podstawa. I czasami jest śmiesznie, bo przyjdzie do mnie chłopak z jakąś kontuzją, mówi, o, staw mnie boli, a ja nie pytam, co zrobił, tylko pytam, co je. Momentalnie. A ludzie właśnie, na mnie patrzą jak na idiotę. Mówię, jak? Ja przyszedłem z kontuzją, od siebie pytasz, co jem? Mówię, tak, pytam się, co jesz. Bo przeważnie jest tak, że pszenica wypukuje minerały i kolagen z kości i zestawów, numer jeden. Dwa, blokuje wchłanianie właśnie witamin i minerałów. Dwa, nie dostarczamy tego kolagenu, bo nie ma go, z tego co się czuję, w kurczaku go nie ma, ale możemy go z aminokwasów właśnie kolagen możemy stworzyć sami z aminokwasów, nie? Tak, kolagen jest generalnie w tkance łącznej obecny i kolagen jest o tyle ciekawy dla nas mięsożerców, ponieważ my, jako osoby, które są na diecie mięsożerców, to kolagen jest dla nas takim troszkę błonnikiem, bo jeśli chodzi o sam błonnik, to wiadomo, że główną jego funkcją jest to, że nasza mikroflora wytwarza z niego krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które następnie są paliwem zarówno dla mikroflory, jak i dla naszych kolonocytów. Natomiast osoby, które są na diecie mięsożercy, równie tak samo fermentują właśnie kolagen i z tego kolagenu produkują właśnie krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe. Jest takie fajne badanie, w którym właśnie badano osoby, które chorują na jakieś zwyrodnienia stawów i im po prostu były podane peptydy kolagenowe. I się okazało, że te osoby z tych peptydów kolagenowych wytwarzają krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe. Także kolagen tutaj nie tylko dla stawów, ale także dla nas tutaj mięsożerców ma kolosalne znaczenie z uwagi na to, że z niego wytwarzamy te krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe. Poza tym warto też wspomnieć, że tak naprawdę z kolagenu zbudowany jest cały nasz przewód pokarmowy. Tutaj żołądek, jelita, to wszystko to jest tkanka łączna. Także my tej tkanki łącznej potrzebujemy nie tylko dla stawów, ale także dla chociażby regeneracji naszej śluzówki przewodu pokarmowego. Zwłaszcza jak jemy dużo pszenicy, która sprawia, że później mamy problem... nie pamiętam, jak się nazywało, zapomniałem już, z tymi dziurkami w jelitach i później te toksyny wszystkie przechodzą z naszego organizmu. Jak choroba się nazywa? Przepuszczalność jelit, tak. Jeśli chodzi o gluten, na pewno gluten będzie tą przepuszczalność jelit, będzie nam zwiększał jak najbardziej. Natomiast jeśli chodzi o tą przepuszczalność jelit, to tak, na pewno rośliny będą ją indukować znacznie bardziej niż produkty odzwierzęce, bo tak naprawdę jeśli chodzi o produkty odzwierzęce, to chyba nie ma takiej substancji, która by rozszczelniała nam jelita. Natomiast jeśli chodzi o samą uszczelność jelit, w drugą stronę, że one się uszczelniają i przepływ... naprawia się cały przewód pokarmowy. Dokładnie. I mało tego, ludzie jeszcze nie wiedzą, że te jelita lepiej funkcjonują z tłuszczem zwierzęcym niż z błonnikiem, bo błonnik je rozpycha, gnije, wstrzymuje wszystko, co możliwe w środku, a dzięki właśnie tłuszczowi się nam lepiej wypróżnia. Jest jedyne badanie zrobione, i porównali grupę właśnie wysokobłonnikową średnio i zero błonnika. I ja grupa wiem, przy zero błonnika, jedno jedyne badanie i właśnie ta przy zero błonnika miała najmniej problemów z wypróżnianiem się. Najmniej. Tak. Było takie badanie, jeśli mówimy o tym samym, to było
badanie, w którym dotyczyło 63 przypadki, były badane tak zwanych idiopatycznych zaparć. Idiopatycznych, czyli oczywiście to jest przez lekarzy podane coś, co nie ma przyczyny, bez podanej przyczyny. Aha. Czyli ludzie tam mieli różnego rodzaju właśnie zaparcia, ból przy oddawaniu stolca, krwawienie z odbytu, wzdęcia i inne tego typu rzeczy. No i co się okazało? Okazało się, że tylko osoby, które w 100% wyeliminowały błonnik, całkowicie ich problemy z zaparciami się skończyły. Dlatego, że też tak naprawdę zobacz, no ludzie trochę błędnie ten błonnik pojmują, no bo błonnik rzeczywiście nam zwiększy masę kałową. Tylko czy jeśli my mamy zaparcie, to czy my chcemy, żeby ta masa kałowa była większa? No właśnie, wyobraź sobie samochody, które stoją w korku. I czy jeśli my dodamy więcej samochodów do tego korku, to ten korek się rozluźni? No właśnie jest dokładnie na odwrót. Ale zobacz, jakie to jest głupie. Żeby ten korek się rozluźnił. Zobacz, jakie to jest głupie. Ja też tak kiedyś lata temu myślałem, że im więcej się wypróżniam, tym lepiej, bo się oczyszcza organizm. A to jest kompletna głupota. On się wcale nie oczyszcza, tylko wypluwa to mnie potrzebny materiał roślinny, który my tam dostarczyliśmy. Dokładnie. I ja teraz czasami przyznam ci się szczerze, że ja przez 3 dni nie chodzę na toaletę. Ale to na diecie mięsożercy to jest tak. To nie jest normalne. Tak, to jest tak normalne. Mi papier toaletowy na tyle starcza, że sobie zapominam później kupować. Poważnie. Wiem, ja tak samo mam. Kiedyś miałem po 3-4 razy dziennie. Mówię, kurde, ten organizm zdrowy, co chwilę się oczyszczam, nie? No tak samo jak mamy oczyszczanie sokami jakiś tydzień na roślinach i tak dalej. I ludzie mówią, kurde, ale się oczyściłam, bo to przeważnie kobiety. No, właśnie. To jest zero oczyszczenia, bo wątroba cały czas przerabia. Tak. Nerki cały czas przerabiają. Tak, no one nie mają organy, w ogóle odpoczynku. Tak, zero odpoczynku. A osoba myśli, że się lepiej czuje, ponieważ się wypróżnia cały czas. No i dobrze, eliminacja pszenicy, eliminacja zbóż, eliminacja jakichś tam toksycznych substancji. Oto człowiek ewidentnie się lepiej poczuje, dlatego to jest takie złudne, bo to jest tymczasowe. Bo tak, eliminacja alkoholu, eliminacja zbyt dużej ilości kofeiny, czy tam Red Bulli, czy czegokolwiek, sprawi, że ten organizm się lepiej czuje, także jakiś tam detoks jest. Ale z punktu widzenia fizjologii organizmu to nie ma żadnego kompletnie sensu, bo my się cały czas trujemy i zanieczyszczamy. Tak. Ja bym powiedziała, że to jest jeszcze gorsze, bo ty nie dość, że nie dostarczasz nic wartościowego, to jeszcze zabierasz to, co dostarczasz, a jeszcze na przykład lektynami rozszczelnisz sobie w dodatku jelita. Czy na przykład, jeśli chodzi o szczawiany też się kumulują w stawach i wiele osób, które przechodzi na dietę mięsożercy, ma problem z tym wyrzucaniem szczawianów i później zbiera skutki tej diety. Natomiast ja jeszcze tylko dodam a propos właśnie tej kupy i tego wyprania mózgu, bo ja przecież ja pamiętam, jak ja wchodziłam pierwszy raz na dietę mięsożercy, to ja się bałam, że ja w ogóle nie zrobię kupy. Jak można robić kupę, jak się nie je roślin? A tu się okazało, że tak naprawdę na diecie mięsożercy ty nie masz prawa w ogóle czuć pracy swojego przewodu pokarmowego. Nie ma prawa być żadnych gazów, żadnych wzdęć, żadnych bulgotań, przelewań. Tego po prostu nie ma. Jeśli chodzi o kupę, to tak jak mówisz, nie ma, są osoby, które robią raz na 3 dni i to jest normalne. I to jest, nie ma się tutaj absolutnie o co martwić. No jeśli tej kupy nie ma już tydzień czy 2, no to wtedy należy się zastanowić, co takiego robię nie tak. Czy może za mało tłuszczu jemy? Trzeba za mało tłuszczu, dokładnie. Albo elektrolitów. Nierównowaga elektrolitów. Tak, elektrolity. Czy na przykład coś z moją mikroflorą się dzieje, ale to nie przez dietę, tylko bardziej przez moje środowisko, bo może za dużo stresu jest w moim życiu. Także sam kortyzol również będzie nam jelita rozszczelniał. Więc mówię, no, na karniworze przewód pokarmowy pracuje fenomenalnie po prostu. Dodam tylko jeszcze taką ciekawostkę, że czasami jak przecieram już na końcu, to czasami jest czysty papier. Bo my naturalnie nie powinniśmy papieru używać, nie powinniśmy. Tak, no. My dopiero od kilku, nie wiem, kilkuset czy kilkudziesięciu lat używamy papier toaletowy, a przedtem oczywiście. Naturalnie, tak jak u psa, u zwierząt, otwiera się komora, wychodzi to, co powinno i się zamyka. Tak, dokładnie, a dokładnie. Właśnie przez rośliny, ten co chwila wycieranie, bo to wszystko się rozłazi. Tak, poza tym nasza kupa też nie powinna zostawiać śladu na toalecie, więc no, a osoby, które jedzą rośliny, to no, to toaleta zawsze jest brudna. Także rzeczywiście całkowicie się zmienia, jeśli chodzi o tutaj pracę przewodu pokarmowego.
No i tutaj jeśli chodzi o te pozostałe, czemu to warto, to mięso warto spożywać. Generalnie warto tutaj też wspomnieć kwestię insulinowrażliwości, tak? Bo tak naprawdę węglowodany to rośliny. Więc jeśli mamy jakiekolwiek problemy z pogorszoną wrażliwością na insulinę, a jeśli mamy nadwagę, to na pewno mamy pogorszoną wrażliwość na insulinę. Tak naprawdę mięso przez to, że tej insuliny przez tych węglowodanów nie zawiera, tej insuliny nie podnosi, znaczy w jakimś tam stopniu podnosi, ale nie w takim wysokim jak na przykład rośliny. Jak zjemy większą ilość białka, to podniesie, ale to jest wskazane, żeby wyjść... w takim stopniu, tak, jak na tak, przykład dokładnie. Chlebku. Tak. To jest wskazane do wyjścia z ketozy, bo ludzie tak są zafascynowani tą dietą ketogeniczną, ale my nie powinniśmy być cały czas w ketozie, dlatego ja każdego uprzedzam, że przeważnie w diecie ketogenicznej jedzą za mało białka, za mało aminokwasów. Tak. I to nie jest aż takie zdrowe właśnie być calutenki czas w ketozie, bo to nie jest dla nas naturalne. Dlatego białko jest tak właśnie wskazane i tak nam potrzebne, między innymi. Ja powiem tak, jeśli chorujemy na jakąś chorobę chroniczną, czy to jest, nie wiem, choroba nowotworowa, czy to jest Alzheimer, czy to jest jakakolwiek inna choroba, no to niestety prawdopodobnie już na ten stan ketozy jesteśmy skazani do końca życia. Natomiast osoba, która jest zdrowa, powinna stosować dietę sezonową i regionalną, czyli rzeczywiście latem powinniśmy z tego stanu ketozy wychodzić. Natomiast to nie jest tak, że jak z tego stanu ketozy nie wyjdziemy, to nam się coś złego stanie, bo to tak nie będzie. Zima generalnie jest takim okresem, który na pewno predysponuje nas do stanu ketozy, dlatego że wiadomo, kiedyś tak naprawdę jak ludzie żyli, to nie było tak, że jedzenia było pod dostatkiem. Kiedyś ludzie zimą byli skazani na to, co upolują, czyli praktycznie zimą byli na samym mięsie. Tak. Były też okresy postu wtedy, kiedy polowanie było nieudane, czy tam tej zwierzyny nie było. Także kiedyś było tak, że okresy postu były przeplatane z okresami uczty. A tak naprawdę teraz to, co się dzieje na świecie, to jest jeden cała wielki uczta. Okres uczty. Tak, dokładnie. Poza tym zima, przy zimie mamy także ekspozycję na zimno, co będzie także stymulować stan ketozy. No i wiadomo, sama aktywność fizyczna również będzie stymulować stan ketozy. Czy jasne. Tutaj, jeśli chodzi o deficyt kaloryczny, to też będzie nam stymulować stan ketozy, bo ludzie myślą, że ketoza to jest zalewanie się tłuszczem, a to też nie do końca tak wygląda, że to jest po prostu zalewanie się tłuszczem. Trzeba naturalnie tego podejść i słuchać organizmu. Tak. Czasami jest tak, że rzeczywiście może być za dużo tego tłuszczu, może być za dużo białka, może być za mało białka, no, także naprawdę może trzeba tak słuchać być. Organizmu. Ja tylko patrzę na... Czasami w ketozie ludzie przesadzają i się trzymają tego 80-70% tłuszczu, uważają na białko, żeby nie wyjść z ketozy i tak dalej. I czasami ja z tego, co widzę, jest degeneracja mięśniowa. Dlatego ja przestrzegam, że to nie jest żadna religia, nic się nie stanie, jak wyjdziecie z ketozy, jak zjecie więcej mięsa, więcej jaj, a mniej tłuszczu. Nie. Także to trzeba dostosować do organizmu i do osoby, nie? Tak, ja tylko dodam, że tak jak jest pamięć mięśniowa, tak jest pamięć metaboliczna i jeśli już raz ktoś w stan ketozy wszedł, to później bardzo szybko w ten stan ketozy się ponownie wbija, bo czasami dostaję takie zapytania od podopiecznych, czy ja gdzieś tam sobie podję węglowodanów, to później miesiąc cały kolejnego czeka adaptacji. Także absolutnie to tak wygląda. Tak jak właśnie Patryk mówi, że wręcz korzystniej byłoby od czasu do czasu z tej ketozy wychodzić, to też wam zapewni utrzymanie tej elastyczności metabolicznej, dokładnie, która tak naprawdę bardzo jest ważne. Dla nas najważniejsza, czyli równoważne korzystanie z węglowodanów czy z kwasów tłuszczowych, w zależności od tego, w jakim środowisku się znajdujemy, czy jaką mamy porę roku daną. Także jak najbardziej takie okresowe wychodzenie z ketozy poprawi tą elastyczność metaboliczną u was, żeby gdzieś tam wiadomo, że ciężej będzie, żeby organizm zapomniał o metabolizmie glukozy, niż jak ma zapomnieć o metabolizmie kwasów tłuszczowych. Natomiast no, warto jednak do tej glukozy od czasu do czasu chociaż wrócić, nie? Jasne. Tak jak mówisz, podnieść po prostu ilość białka w diecie, żeby z tej ketozy wyjść. Zresztą samo białko, to też generalnie białko no, jest dla nas budulcem. Mamy węglowodany i mamy tłuszcze, które są dla nas makroskładnikami, które dają nam energię. Ale białko jest dla nas budulcem i to jest właśnie, jeśli chodzi o karniwore, ja w ogóle zauważam, że zgłasza się do mnie dużo osób w takim już starszym wieku,
60 plus, czy nawet gdzieś tam więcej. I generalnie, jeśli chodzi o starsze osoby, to u nich jest duży problem z sarkopenią starczą. Czyli tak. Po prostu wiadomo, że my z wiekiem masę mięśniową tracimy. I jest to proces naturalny, który występuje, zwłaszcza jeśli to jest osoba, która nie ma w ogóle żadnego treningu oporowego w swoim życiu. I jak spojrzymy sobie na takie osoby starsze, to te osoby starsze robią się coraz słabsze, coraz mniejsze i na koniec właśnie lądują w domu opieki. I to właśnie dzieje się przez tą utratę masy mięśniowej. Ludzie później mają jakiś wypadek, na przykład panie mają przeważnie jakieś złamanie biodra, no i ta pani później umiera. I ona umiera dlatego, że po prostu nie ma masy mięśniowej, która by jej to biodro zregenerowała. No do tego chore stawy i osłabione przeważnie, nie? Bo jedno z drugim. Stawy ze sobą się komunikują. I to jest właśnie o to chodzi. Tutaj też kłania się nam chronobiologia, bo mięśnie ze stawami się właśnie komunikują i wzajemnie stymulują swój wzrost. Także jeśli masz zdrową masę mięśniową, to będziesz miał też zdrowe kości. A jeśli nie masz mięśni, to będziesz miał kości zreszutowane. Także niestety tak to wygląda. Tak to wygląda. Dlatego jeśli chodzi o karniwora, to bardzo fajna jest ta dieta dla osób starszych. Poza tym, jeśli chodzi o sam proces starości, to mamy też do czynienia z tak zwanym inflammagingiem, czyli z wiekiem mamy coraz więcej stanów zapalnych w organizmie i dieta, która jest bogata w białko u osób starszych, powoduje obniżenie tych markerów stanu zapalnego, bo to jest NLRP3, to jest takie białko, które powoduje chroniczny stan zapalny o niskim natężeniu, ale on cały czas jest, nie? Także plus oczywiście poprawienie wrażliwości na insulinę, tutaj też dochodzi na diecie mięsożercy, także no, plusów jest mnóstwo, Chciałem tylko dodać, żeby ludzie się nie bali zapalenia, bo zapalenie samo w sobie jest dla nas bardzo zdrowe. Chodzi właśnie o chroniczne, o ciągłe zapalenie. Tak, dokładnie. Jak stres jest dla nas bardzo zdrowy, ciągły stres jest naszym wrogiem. Także dodajmy tylko to, żeby ludzie się nie bali zapalenia i żeby go ciągle bez sensu nie obniżali jakimiś środkami. Nie. Mi chodziło o ten chroniczny stan zapalny, jasne. Który jest. Chciałem tylko dodać, bo ludzie zapalenie, o Jezu, zapalenie, zapalenie w organizmie. Nie. To jest naturalny proces. Dzięki zapaleniu masę mięśniową. Tak, dokładnie, po treningu i w czasie treningu, nie? Dokładnie. Tak. Super. Dobra, ciągniemy pytanko troszeczkę, bo mam pytanie, co z owocami? Bo są takie zdrowe, tylko z owoców możemy wyciągać i warzyw. Witaminy, tak? Na pewno owoce będą zawierać, oczywiście dojrzałe owoce z naszej strefy klimatycznej, na pewno będą zawierać najmniej substancji antyżywieniowych, dlatego że to jest tutaj już kolejna teoria a propos tego, że czy rośliny, ja ją przedstawiałam w moim e-booku, rośliny nie chcą, żebyśmy je jedli. Rośliny nie chcą, żebyśmy zjadali ich dzieci, i to są właśnie zboża. Ale chcą, żebyśmy zjadali takie dzieci, które my możemy rozprzestrzenić za pomocą naszej kupy w całym świecie. Tak. Dlatego takie nasiona, które będą miały właśnie owocnie, one są, powiedzmy, jeszcze dla nas w miarę bezpieczne. Oczywiście pod warunkiem, że one są dojrzałe, bo niedojrzałe śliwki, jak nie wiem, być może kiedyś się najadłeś niedojrzałych śliwek, to potem jest od razu biegunka. Dlatego przez lektyny, dlatego że tam jest bardzo dużo lektyn. Tak samo owoce, które są skurkowane. Ja w ogóle nie jestem fanem owoców. Mnie jakoś owoce nie ciągną, nigdy mnie nie ciągnęły. Ja potrafię zjeść kubek lodów, ale jak zjem owoce, mi te za słodkie. Może za dużo fruktozy. Ja tak mam. Tak, w ogóle mnie do owoców nie ciągnie. Ja tylko jeszcze dokończę. Dokończę jeszcze ten temat, bo chodzi o te lektyny i owoce, które są gdzieś tam eksportowane, to one przeważnie są zbierane jeszcze niedojrzałe i one są tutaj, na przykład banany są też zbierane niedojrzałe i za pomocą etylenu je tutaj chemicznie dość chciałem powiedzieć, tak. Ale takie sztuczne dojrzewanie, taka imitacja dojrzewania, ona nie spowoduje tego, że tych lektyn będzie mniej w tych niedojrzałych owocach. Dlatego ja powiem tak, jeśli ktoś ma potrzebę, to najlepszą opcją dla niego będą owoce jagodowe, oczywiście w sezonie, wtedy, kiedy ta truskawka wisi na naszym krzaku, kiedy ona dostaje naszego słońca, ona ma wtedy najwięcej witamin i najwięcej składników mineralnych. Sezonowo i regionalnie, nie? Czyli no banan już nie do końca będzie dla nas fajnym pomysłem. Pomarańcze zimą też nie? Nie, absolutnie, no... Absolutnie, w ogóle jak ja widzę tutaj takie osoby, które
stosują tego karnivora 2.0, czyli jedzą właśnie mięso, miód i owoce. To jest od pola Saladino się właśnie wzięło, nie? Zaczynają się jakimiś cytrusami, to ja w ogóle nie wiem, o co chodzi. Tylko, że on właśnie mieszka, gdzie on, w Paragwaju mieszka teraz? Czy tam był w Paragwaju jakiś czas? I on jadł te owoce naturalne, które tam są. Nie mają chemii, dojrzewają na słońcu. No tak, na pewno to lepiej, aczkolwiek dalej dla niego to nie jest owoc regionalny, nie? Racja. Jedno, co z czym się nie zgadzam, że on mówi ludziom, że muszą jeść glukozę, żeby dobrze funkcjonować na karniworze. Niech on sobie tam je, co je, ale przedstawia badania, które przykładowo pokazują, że miód jest zdrowy dla cukrzyków. Nie, no to wiesz, słuchaj... W tym trochę to poleciał, tak, nie? Tak, on tak jak najbardziej, to co wpisał w książce, dla mnie ta książka jest naprawdę, może nie Biblią, ale naprawdę jest książką z wyższej półki. Tak, bo to było zanim jadł owoce, zanim się przerzucił na suplementy i zanim się przerzucił na ten marketing, nie? Tak, no fruktoza sama w sobie, wiadomo, że tam jeśli chodzi o fruktozę, to no to też nie do końca jest tak, że ta fruktoza jest dla nas super wspaniała i bezpieczna, dlatego że fruktoza nam truje wątrobę w dużej ilości, tak samo jak alkohol, jest tak samo metabolizowana. Oczywiście. Dokładnie. Poza tym fruktoza to jest właśnie głównie ten cukier, który głównie nakręca glikację, to jest ten, który glikuje w naszym organizmie. Mhm. Tak jak mówisz, jak ktoś ma tutaj problemy z wątrobą, czy gdzieś tam, czy w ogóle jak ktoś ma nadwagę, bo fruktoza nie powoduje właśnie podniesienia leptyny do góry. Dlatego owoce możesz jeść i jeść, a rutyną właśnie o to chodzi, bo ty najesz się, później pójdziesz tam zrobisz kupę i tu porośnie roślinka i tu wyrośnie roślinka. No, jaka ta natura jest mądra, nie? Rośliny nie są takie głupie. Kto by pomyślał, jakie to wszystko jest mądre. Jakieś czytałem książkę lata temu, emocje drzew, nie pamiętam jak to przetłumaczyć po polsku, i rośliny myślą. One myślą, one chcą przetrwać tak samo jak my, tylko nie są drapieżnikami, nie mogą uciec. Tak. Dlatego właśnie tak ewoluowały w taki sposób, żebyśmy albo przynosili nasiona i żebyśmy tych nasion nie jedli, dlatego one są bardzo, bardzo, bardzo denastrujące. Dokładnie. No i zabijają małe zwierzątka, prawda? Tak, właśnie o to chodzi. Że najwięcej lektyn jest wokół nasionu i na skórce. Dlatego właśnie, żebyśmy my nie jedli samych nasion, tylko gdzieś tam je po prostu rozsiewali, jeśli chodzi o warzywa, nie? Zawsze pytam osób, skąd się wzięły pomidory z Włoch, bo dostajemy w puszkach pomidory z Włoch i one nie mają skórki i nie mają nasion. Tak. No i oni i nikt nie rozumie dlaczego, bo tak Włosi jedzą, no ale nie, przyczyna jest nie, taka, właśnie. Że jak oni dostali właśnie, nie wiem, czy ze Stanów, czy z jakiegoś tam innego półwyspu, te właśnie wysokie w lektyny i wysokie w szczawiany owoce czy warzywa, oni zaczęli chorować. I wymyślili, że po prostu najbardziej trujące jest dla nich skórka i nasiona. No. Dlatego te pomidory są bez skórki i bez nasion. Drugie wymyślili też koncentrat pomidorowy, przecier pomidorowy, który też jest z tego środka praktycznie pomidorów. Tak. I oni wygotowują te składniki antyodżywcze dalej z tego, dlatego... Tak, tylko w podciśnieniu lektyny, tylko fermentacja i gotowanie w podciśnieniu, ale w ogóle z pomidorami to też była taka fajna historia, że do któregoś tam roku, już nie pamiętam do którego, to w Ameryce w ogóle się pomidorów nie jadło, bo oni uważali, że są szkodliwe. I był taki porucznik, który w takiej gazecie regionalnej napisał, że on popełni samobójstwo, zjadając publicznie buszel pomidorów. I on to była dawna jednostka miary, ten buszel. I on ten buszel pomidorów zjadł i oczywiście nie umarł. No i od tego dnia ludzie zaczęli te pomidory jeść, bo tak to oni po prostu uważali, że nie kontrują. Także te psiankowate na pewno, jeśli chodzi o właśnie pomidor, papryka, bakłażan, ziemniak, tytoń, to są takie rośliny, że rzeczywiście tych substancji antyżywieniowych mają sporo. Numer jeden. No. Super. Dobra. No i zboża, nie? Zboża też bym do tego zaliczyła. Bo zboża to jest, my jemy nasiona.
Zboża są nasiona, tak, my jemy nasiona roślin, tak. które są przetrwać. Do tego są trujące, do tego są nafaszerowane, genetycznie zmodyfikowane. Dokładnie. Nawet owoce, słuchaj, nawet owoce, które ludzie teraz tak jedzą i wychwalają, ludzie sobie nie zdają sprawy, że ten banan, który teraz tak wygląda, to w ogóle czy truskawka, czy nawet marchewka, warzywa, one kiedyś tak nie wyglądały. Tam już jest dołożona modyfikacja przez człowieka. Tak. Dobra, Sonko, zrobimy tak, że przejdziemy do następnego pytania, które będzie na dzisiaj ostatnim, bo sobie rozdzielimy to na dwa, bo ja mam jeszcze 5 pytań, ale tu byśmy do północy siedzieli. Także poczekaj, odpowiemy sobie na ostatnie pytanko. Dobra. I jakoś mówimy się na następny raz pewnie. Dobra. Dobra. Czy możesz nam coś powiedzieć? O, fajne pytanko. Wspominałeś o swoim e-booku, czy możesz nam coś bliżej o nim opowiedzieć? O czym jest i najważniejsze, gdzie go można pobrać i ściągnąć? Dobra. Więc pierwsza kwestia jest taka, że muszę ci poinformować, że masz tutaj niezbyt świeże informacje, albo jesteś zbyt małym moim obserwatorem, ponieważ ja już dwa e-booki wydałam. Pierwszy e-book rzeczywiście jest o diecie mięsożercy. Mhm. Jest to, napisałam tego e-booka dlatego, że tak naprawdę nie ma, no oprócz tej książki Paula Saladino, czyli dieta mięsożercy, rozszerzeniem diety ketogenicznej, co też dziwnie, ktoś przetłumaczył ten tytuł, ale nie będę się już w tym w celach tutaj, marketingowych, tym tutaj... żeby przyciągnąć tak, ludzi dietą ketogeniczną. Dokładnie. To... Nic poza tym tam nie ma. Dokładnie. No. Dokładnie. Także brakuje po prostu, brakuje takiej literatury. Informacji, jeśli chodzi jeśli chodzi o dietę mięsożerki. Poza tym, no nie wiem, jakąś taką wewnętrzną potrzebę czułam. Super. No. Tam, dać ludziom po prostu takie kompendium wiedzy, jak oni mają zacząć, co oni mają robić. No bo słuchaj, tak naprawdę ta dieta jest po prostu banalna. Tylko wydaje mi się, że ludzie przez to, że mają tak sprany mózg, oni potrzebują ciągle, żeby ich utwierdzać w przekonaniu, że jak nie będą jeść warzyw, to nie umrą. O to tutaj chodzi. Bo odżywianie jest proste, ono ma być proste. Ono nie ma być przyjemne. Im bardziej proste, im mniej składników, dokładnie, tym lepiej. Tak, dokładnie. O to właśnie chodzi, że ma być proste, tylko my to niepotrzebnie komplikujemy. Więc twój e-book, ten pierwszy, o którym mówimy, tak? Jest takim sprostowaniem i uproszczeniem tego wszystkiego. Tak, super. Oczywiście. Tam też są jakieś przepisy, które ja sama wymyślałam, no bo jak tak naprawdę weszłam na tą dietę, to ja te przepisy, że myślę, bardziej robiłam dla ludzi, bo mi tak naprawdę steak wystarczy, do szczęścia, ja nic więcej nie potrzebuję. Samo. No, ja tak natomiast, było. Tak, wiesz o co chodzi też, bo ludzie, którzy nie są na diecie mięsożercy, oni, bo nie wiem, czy ty to zauważyłeś, u mnie jak przeszłam na tą dietę, to mi się wszystko zmieniło. Ja teraz mogę jeść tylko i wyłącznie mięso i ja nie czuję jakiejkolwiek monotonii. Nie ma tego. A ludzie, którzy wiesz, jeszcze jedzą rośliny, są przyzwyczajeni, że tu zjedzą to, tu zjedzą to, tu zjedzą to, to oni myślą, że taka dieta jest nudna. A to tak naprawdę tak nie jest. A wiesz dlaczego? Bo ty tą dietą nie naprawiasz jakichś swoich emocji. Problemów, emocji, tak, dokładnie. Tylko po prostu ty tą dietą się nasycasz i tyle. Tak. I czerpiesz radość z życia, a nie z jedzenia. A przeważnie jest tak, że ludzie żyją dla jedzenia, a wszystko inne jest mdłe. I ja zadałem kilku osobom pytanie, nie pamiętam, czy to było w wywiadzie, ale zapytałem kogoś, jedziesz na urodziny, tak? I o czym ty myślisz? Czy myślisz o spotkaniu z przyjaciółmi, z rodziną i o rozmowie? Czy myślisz o tym, co będzie do jedzenia, kawa i ciasto? Tak. Ale tak samo na Wigilię, jak ludzie czekają, to co? Niektórzy się czekają, żeby się z rodziną spotkać. No. Budzą się z myślą o śniadaniu, idą spać z myślą o jedzeniu, bo są napełnieni, w międzyczasie lodówka. Dokładnie. I to jest właśnie to. I ktoś mnie zapytał, z czego ty czerpiesz radość z życia, jak ty czasami nic nie jesz, albo zjesz samo mięso. Że ascetą jesteś. Ostatnio mi tak kolega napisał na Facebooku. Ze wszystkiego innego czerpię radość. Tak jak powinniśmy żyć, tak jak powinniśmy czerpać. Tak jak kiedyś było. Tak, dokładnie. Tak. I ja teraz rozkoszuję się przykładowo spacerem na świeżym powietrzu i nie muszę mieć celu, że ja idę tym spacerem, żeby dojść do kawiarni. No tak, dokładnie. W ten sposób, prawda? Ale tak samo jak z jedzeniem zrobiło się teraz z telefonami. Bo nie wiem, czy zauważysz, że ludzie jak ze sobą wychodzą, to
przybywają na telefonach. Jak ja widzę randki czasami, to jedno, że muszą zrobić tak. zdjęcia, pokazać się, zakomunikować wszystkim, że są na randce z chłopakiem, robią to, to i to, czego ja nie mogę zdzierżyć w ogóle. Wiadomo, tak. nie oceniam, ja tak nie lubię, ja tak nie robię. Dokładnie. Ale dokładnie. Co to jest za przyjemność z tego spotkania, skoro my tam idziemy, żeby zjeść, sfilmować to jedzenie tak. i pokazać tak. wszystkim, co jemy i co robimy. Tak. Przyjemność samego złączenia się z daną osobą kompletnie zanika. My teraz funkcjonujemy zupełnie w innym celu, niż robiliśmy to kiedyś, przed technologią, przed innym tam żywieniem. Także powrót do natury jest jak najbardziej wskazany. Troszkę te nasze relacje z dopaminą się tutaj zaburzyły, dlatego że kiedyś dopaminę osiągałeś właśnie albo przez polowanie i później zjedzenie, albo przez uprawianie seksu, albo przez jakieś interakcje międzyludzkie, bo sama oksytocyna też podnosi poziom dopaminy. A teraz słuchaj, dopaminę masz na każdym kroku. Kiedyś w ogóle jakiś wyrzut dopaminy był też poprzedzony jakimś wysiłkiem, bo dopamina jest też powiązana z ruchem. I najpierw była gonitwa za zwierzęciem, później było jedzenie i był wyrzut dopaminy, a teraz co, idziesz do sklepu, kupujesz sobie batonika czekoladowego i masz dopaminę. Albo chwycisz telefon i usłyszysz dzwonek. Tak, i masz dopaminę, dokładnie. Momentalnie. Dokładnie. Także jeżeli nie mamy telefonu wyłączonego przez noc, my praktycznie mamy sygnał dopaminy tak zniszczony, bo mamy 24 godziny na dobę sygnały dopaminowe, sygnały szczęścia i później ludzie się dziwią, z czego się depresja bierze. Tak, bo jesteśmy przebodźcowani. Tak, ale właśnie tutaj jeszcze tylko dodam jedno, bo my tej dopaminy po prostu za dużo zużywamy. I dieta akurat mięsożercy to jest taka dieta, która sprzyja temu, żeby ten poziom dopaminy, ten podstawowy, czyli ten toniczny, był podniesiony. Więc nawet tutaj będzie pomocna. Jeśli ktoś tą z dopaminy nadmiernie eksploatuje ten nasz organizm, to chociaż tutaj będzie mógł sobie tej dopaminy narobić na diecie mięsożercy, nie? Jasne. Dobra, ten drugi e-book, opowiedz coś o nim. Co tam napisałaś? A jeszcze tylko powiem o tym pierwszym e-booku, jeśli chodzi o ten e-book właśnie. Aha. On jest do pobrania w grupie mięsożerców. Zresztą też na fanpage'u mam taki post, że jak ktoś udostępni posta, to też za darmo go na maila wysyłam. Ja już go też aktualizowałam, to nie jest tak, że to, co ja tam napisałam, bo ja też gdzieś tam kiedyś oczywiście uważałam, że trzeba jeść podroby. Dzisiaj tak jak ty, na podstawie własnego organizmu, tak naprawdę tych podrobów praktycznie w ogóle nie jem. Tylko, że ja akurat jem dziennie kostkę masła, więc wydaje mi się, że to z uwagi na witaminę A. Ja tyle na pewno nie potrzebuję. Już mój organizm na podróbce mówi nie. Także no ja muszę jeść kostkę, bo ja inaczej z wagi lecę, nie? Ja powiem jeszcze ciekawostkę, że nawet ja zauważyłem, że jak te przekaźniki są i hormony są niewyregulowane, to mój organizm, tak jak mówisz, pamięć mięśniowa i pamięć też tkanki tłuszczowej jest. Metaboliczna, tak. Ja potrafiłem przytyć jedząc za dużo tłuszczu. Za dużo białka. Można, także ze wszystkim trzeba uważać. Ja przytyłem musiałem, wiadomo, że jak wszedłem w post, to wszystko jakoś tam się wyregulowało, ale naprawdę jedząc za dużo mięsa, za dużo tłuszczu, tyłem. No bo słuchaj, oczywiście ja nigdy nie mówiłam, że kalorie są najważniejsze, bo absolutnie tak nie uważam, ale ten bilans musi być. Nie możesz jeść za dużo, bo będziesz tył. Oczywiście może być tak na początku, jak wchodzisz na dietę ketogeniczną czy na dietę mięsożerców, że ty po prostu część energii, czy to właśnie przez biegunki, czy za pomocą acetonu, który na początku jest usuwany, wtedy kiedy te ciała ketonowe jeszcze nie są metabolizowane przez ciebie, bo organizm jeszcze umie je wytwarzać, ale jeszcze nie umie ich metabolizować, to ty części energii się pozbywasz. Tak. Więc może być tak, że ty jesz powyżej swojego bilansu kalorycznego i chudniesz, ale jeśli organizm już się nauczy to metabolizować i ty będziesz dostarczał za dużo kalorii, to przytyjesz, nie ma opcji, przytyjesz po prostu. Wiadomo, że wolniej przytyjesz na diecie keto czy na diecie carnivore, ale niż na diecie jakiejś wysokowęglowodanowej, ale przytyjesz, jak będziesz jeść za dużo i tyle. Powiem tak, ja nigdy nie używałem jakoś kalorii, nigdy w to nie wnikałem.
te wszystkie liczenie kaloryczne to raczej nie jest dla mnie i też tego nie uczę, żeby ludzie za dużo sobie tym głowę zaprzątali. Bardzo dobrze, tak. Jest mnóstwo rzeczy, które mi nie pasują z tymi kaloriami, ale to jest rozmowa na następne spotkanie, bo to możemy się rozwinąć. Dam tylko przykład, że na labels, czyli na tych z tyłu, na tych plakietkach z tyłu, jest napisane przykładowo kalorie ma białko, a kaloria niby to jest energia, białko to jest budulec, dwa są rozpisane węglowodany i cukier, każdy węglowodan jest metabolizowany tak jak cukier i czasami ludzie patrzą na etykietę i mówią, o, dużo węglowodanów, ale mało cukru, to biorę. No, no i tak, to jest kolejna pułapka, tak. Prawda? I liczą te kalorie i się nabierają. Także to nie, słuchaj, to w jaki sposób w jaki sposób ty metabolizujesz swoje kalorie, o tym decyduje twój zegar biologiczny, więc równie dobrze możesz zjeść tyle samo kalorii, co osoba, która stoi obok ciebie, albo na przykład, nie wiem, postawimy obok ciebie jakąś osobę otyłą i zjecie tyle samo kalorii, to ta osoba całkiem inaczej te kalorie zmetabolizuje niż ty. Dla niej to będzie więcej niż dla ciebie, bo ona ma na dzień dobry już popsuty metabolizm. Także można te kalorie liczyć, natomiast trzeba mieć na uwadze, że te kalorie są metabolizowane u każdej osoby inaczej. I to wszystko jest kwestią indywidualną, proste. No, to dlatego indeks glikemiczny jest troszeczkę bzdurą, nie? Ponieważ tego nie idzie obliczyć, w jaki sposób dany organizm właśnie utleni tą energię z pożywienia. Tak. I mało tego nie idzie też obliczyć, na co on ją wykorzysta, prawda? Tak, w tym momencie jest lepiej patrzeć na indeks insulinowy. Ja zresztą zawsze mówię, że tak naprawdę jeśli chodzi o jakąś redukcję tkanki tłuszczowej, to jest po prostu taniec hormonów, bo my tutaj głównie na hormonach się powinniśmy skupić. Dokładnie. Odpowiednie makroskładniki wystarczyć, żeby na przykład wyciszyć insulinę, a obudzić glukagon bardziej, pobudzić do działania. Także bardziej tutaj chodzi o to, a nie o te kalorie. Ja to jasne. Tak po prostu widzę. Nie? Super, super. Powiedz mi, drugi e-book. Dobra, mój drugi e-book, jeszcze tylko powiem, mój drugi e-book... Tak, napisałam go, to są takie podstawy rytmu okołodobowego, ochronobiologii, takie czyli po prostu... Czyli taki circadian rytm, tak? Sen a zegar dobowy człowieka, także jak po prostu, jak to wszystko funkcjonuje w naszym organizmie, no i takie praktyczne wskazówki, co tutaj robić, żeby ten nasz sen poprawić. No i ten e-book już jest płatny, normalnie go można u mnie wykupić. No. Super. On nie jest drogi, on kosztuje 30 zł, także to jest taka bardziej symboliczna cena, a nie jakieś tam Bóg wie jakie paczka pieniądze. Papierosów chyba tyle kosztuje, nie wiem, nie pada. No nie? Chyba tak. Gdzieś koło tego pewno będzie, nie? Także polecam, o wiele zdrowiej będzie u was w rodzinie, jeżeli to wydacie właśnie na taki e-book, tak. Niż na paczkę papierosów. Więc tak, powiedz mi, masz stronę internetową? Strony internetowe można, nie mam. Czy na Facebooku możecie? Możecie tak, na Facebooku znaleźć. Super. Mam fanpage'a na Facebooku, super. Także jeśli ktoś szuka kontaktów, to najlepiej właśnie przez Facebooka, czy właśnie na YouTubie też zawsze podaję adres mailowy pod filmami do siebie, także najlepiej przez maila agata.jurkowska@wp.pl albo właśnie przez fanpage'a na Facebooku. I powiedz mi, ty jesteś znana jako Tłusta Agata, tak? Tak, ja na YouTubie mam kanał Tłusta Agata, dokładnie. Super, to wyróżniasz się, tak? Na Facebooku chyba też, ale dobrze pamiętam. Nie, na Facebooku właśnie chciałam... Agata Jurkowska, a na Instagramie może masz Tłusta Agata. Na Instagramie mam Tłusta Agata, tak, bo Tłusta Agata była pierwsza na Instagramie i później stwierdziłam, że na YouTubie też będę jako Tłusta Agata i tak zostało. Super. Dobra, dziękuję ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Było lepiej niż... Znaczy, ja tak wiedziałem, że będzie super, ale było lepiej. Przeszło moje najśmielsze oczekiwania, bardzo fajnie nam się gadało. I zobacz, mieliśmy 10 pytań, a doszliśmy do 5. I prawie półtorej godziny rozmowy, nie? Także myślę, że to nie jest nasze pierwsze i ostatnie spotkanie. Będziemy się tak częściej... Ja obiecałam, że jeszcze o kawie porozmawiamy, więc na pewno jeszcze będziemy musieli Tak. Jasne, to na pewno. I powiem ci tak, co tydzień jakieś nowe pytania będą nam się wymyślały, także myślę, że tych spotkań będzie naprawdę więcej. Ale było super, ciekawe, jaki będzie odzew widzów. No i co? Już się mogę doczekać następnego spotkania. Dziękuję ci bardzo. Ja też dziękuję bardzo za to, że mnie zaprosiłeś. Było super. I za to, że mogłam gościć w twoim podcaście. Dziękuję. Super. Dziękujemy wszystkim widzom. Trzymajcie się, kochani. Pozdrawiamy. Do następnego razu. Pa. Pa.